She's not conceited, but she knows she's a Witam wszystkich, na szybko dogrywam kolejny odcinek Shotguna. Powody są dwa. Pierwszy to jakaś fatalna lampka, która ostatnio mi się pojawiła nad głową. Wyglądało to rzeczywiście jak jakiś niedorobiony strój taktyczny. Oraz druga sprawa dotycząca prośby mojego kolegi, żebym również powiedział o czymś nie tylko dla osób początkujących. Ale myślę, że temat naboi szkolnych czy tak zwanych zbijaków będzie interesował absolutnie każdego, dlatego krótki odcinek na ten temat. Mamy tak zwane naboje szkolne. Nabój szkolny to jest taki nabój, który właściwie nie służy do tego, żeby uderzała w niego iglica, natomiast doskonale nadaje się do tego, żeby nim przeładowywać, ćwiczyć przeładowania, może spadać na ziemię, można go podnosić, nic się złego nie stanie. To jest nabój produkowany przez naszą rodzimą fabrykę Fampionki. Fampionki, teraz reklamy Wam robię, natomiast no, minus również jest pewien drobny mankament, mianowicie jest to zbyt podobne do prawdziwej amunicji, naprawdę o pomyłkę nie trudno, wygląda identycznie, w środku ma nawet śrut, odpowiednia waga. Ja to poznaję potem w tej chwili, że to jest zielone i ma zbitą spłonkę, ale napis nabój szkolny jakiś czas temu już się wytarł i w związku z tym trochę może to być trudne do rozpoznania. Naprawdę proponuję właścicielom, żeby pomalować przynajmniej tą końcówkę na jakiś inny, nie wiem, żółty kolor. Ale czym się taki nabój szkolny różni od tak zwanego zbijaka? Mam tu zbijak metalowy, również kaliber 12 i one się przede wszystkim różnią jedną rzeczą, znaczy zachowaniem się spłonki. Ponieważ w naboju szkolnym jest spłonka stała, oczywiście ona już tu jest kilka razy uderzona, w związku z tym to wgłębienie nie pełni żadnej funkcji zabezpieczającej iglicę przed jakby nadmiernym obciążeniem w przypadku, kiedy trafia w próżnię. Natomiast zbijak posiada w środku sprężynę, która się ugina pod wpływem uderzenia, spłonki. A ta sprężyna jest dosyć silna, to wystarczy nam bardzo wiele takich powtórzeń, ale w związku z budową zbijaka to się naprawdę niespecjalnie nadaje do ćwiczeń przeładowania. Dlaczego? Dlatego, że zobaczmy, nabój jest bardzo krótki, to się nam może zacinać już w momencie ładowania. Poza tym częste wypadki, uderzenia i tak dalej na ziemię nie sprzyjają temu, żeby żywotność tego urządzenia była długa. Są oczywiście również proponowane w sprzedaży takie zbijaki plastikowe ze sprężyną w środku. One naprawdę już nie służą do niczego innego, tylko i wyłącznie do tego, żeby w bezpieczny sposób, mniej obciążany dla iglicy, używać to tylko i wyłącznie jako zbijaka. To się nie nadaje jako nabój treningowy. To znaczy, jeżeli wyskoczy to z naszej broni, spadnie na ziemię, po prostu zwyczajnie może pęknąć. To jest zupełnie inne przeznaczenie. Zatem kupując naboje treningowe, naboje, które równocześnie mają nam służyć jako zbijaki, musimy zwrócić uwagę na ich następujące rzeczy. Przede wszystkim kształt, materiał. Zwykle jest to aluminium, ale jest to wytłoczone z jednego kawałka, nam się nie rozpadnie. Powinny być metalowe, powinna się sprężynka nam w łatwy sposób uginać. Zwykle jest tak, że na niezużytym w cudzysłowie oczywiście zbijaku nie będziemy nic widzieć. Na zużytym zbijaku widzimy tutaj, że jest taka mała dziureczka. Ona oczywiście jest dużo mniejsza niż w spłonce z tego względu, że jednak część energii iglicy zostaje przechwycona przez samą sprężynę wewnątrz. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie należy zwrócić uwagę na to, czy po pierwszym załadowaniu nabój treningowy metalowy nie ma jakichś głębokich bruzd w jakimś miejscu, nie ma jakichś głębokich rys. Jeżeli takie rysy posiada, to taki nabój niespecjalnie nadaje się do ćwiczeń przeładowania, ćwiczeń jakby z taką zastępczą amunicją. Niekoniecznie tu chodzi o ochronę iglicy w tym momencie, dlatego że ona po prostu nie zupełnie jest dopasowana i w sposób dosyć mocny rysuje nam niektóre części broni, co widać oczywiście nie na broni, a widać na łusce. Powinniśmy ze swojej kolekcji zbijaków wyselekcjonować te, które wychodzą z takich operacji specjalnie bez szwanku, a dają się równocześnie przeładować. One nadają się do treningu. I mam pewne wątpliwości dotyczące tak zwanych samoróbek, czy wklejanie tu gumy jakiegoś innego tworzywa na pewno spełni swoje funkcje, ponieważ zatrzymanie iglicy na zbyt twardym materiale i zbyt wcześnie będzie odnosiło znacznie poważniejsze negatywne skutki na broń niż w przypadku, kiedy ta iglica jest puszczona bez żadnego oporu. Jednak uderzanie w materiał twardszy niż sama spłonka to nie jest to, co broń lubi najbardziej. Dziękuję bardzo. Zapraszam do następnego odcinka Shotguna.